program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Witamy serdecznie. Dzisiaj z porzuconej części miasta. Tak, ze słonecznej, o której już mówiliśmy. Ze słonecznego Portofino. Proszę Państwa, spójrzmy, jak wygląda to z tyłu, prawda, obiekt po zdjęciu ogrodzenia, a z kolei jak przejedziemy zaraz kamerą na drugą stronę, to jeszcze w niezdjętym ogrodzeniu. Jak wygląda to w tamtym ciągu ulicy, ulica Przytorowa i te ogrodzenia, które tam mamy, oraz, prawda, jak wygląda to w tamtym kierunku. Przejazd kolejowy na trasie Jak ja żyję i pamiętam, był tu zawsze. Jak się urodziłem w mieście Suwałki, na ulicy Gałaja zresztą, prawda, to ten przejazd kolejowy już istniał, bo pociąg szedł w tamtą stronę do stacji kolejowej Suwałki. Ale jak dziś pamiętam, miasto czyniło starania od lat 60., żeby pod tym przejazdem zrobić tunel i, prawda, pociąg sobie by jechał górą, a bezpośredni wylot tej drogi sobie bez zatrzymywania był. Często próbuję wyjechać na jazdę próbną, bo tam wychodzi to jakby z położenia mojego miejsca pracy. Tak. No i pociąg jedzie i mamy zablokowane nawet zjazdy ze skrzyżowania. Czyli stają użytkownicy po lewej stronie tej wysepki, tak, z Waryńskiego, blokują wyjazd w lewo. Bo tam za wąsko jest. A jeśli nawet jest to odblokowane, to i tak ktoś stanie po prostu przejeździe, tak?